klientami e-commerce to gdzieś bardzo mocno się zakorzeni i do tego trzeba się dostosować tak na dobrą sprawę. Właśnie już się pojawiają takie akcje jak bezpieczny hotel, tak? I taki certyfikat się pojawił, bezpieczny hotel. Tu koleżanka się wybiera do Karpacza, gdzie są wietrzenie pokoju co 15 minut, wycieranie klamek 2 razy dziennie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest jakby w pewnym standardzie. Więc no to jest jeden z elementów, to się mówi o tych organizacja turkusowa jest organizacją agile, czyli zwinną, i to też jest wszystko jakby element całokształtu. To więc tak, postawiliśmy sobie takie pytanie, samozarządzanie, w nawiasie turkusowe, bo czy samozarządzanie i turkus to jest wymienne, to jest jakby inna dyskusja, no ale załóżmy dzisiaj, że jest to jedno i tożsame. Szansą na zyskowną firmę, czy jednak droga do bankructwa, czy jest to pewna utopia, PR i to w Polsce nie funkcjonuje. Na początek chciałem Wam wrzucić cztery pytania, które zadałem kilka tygodni temu mojemu zespołowi. Wysłałem do nich maila, nie wiem, w połowie marca, gdzieś czy pod koniec marca. Czego najbardziej się obawiasz w sytuacji, w jakiej znajdujemy się jako firma i zespół? Czego byś oczekiwał ode mnie jako lidera do spraw rozwoju, współwłaściciela firmy? Wiedząc, jaką sytuację mamy jako zespół, co proponujesz, aby zwiększyć szansę na odnalezienie się w tej sytuacji? Co możesz dać od siebie, z czego inni w zespole mogą skorzystać? I powiem Wam, ja te pytania otrzymałem od Marcina Koniecznego, to jest pracownika, partnera takiej firmy House of Skills, a też znanego w świecie triatlonistów jako M-Con, bo jest mistrzem świata w swojej kategorii. Bardzo ciekawa osoba i podszedłem do tego z takim dystansem. Ale powiem Wam, powstało odpowiedzi, nie od wszystkich otrzymałem, 25 stron maszynopisów. I zostańcie do końca, bo na samym końcu zostawię Wam odpowiedzi, jakie napłynęły, bo powiem, były to naprawdę poważne przemyślenia i dla mnie one były w wielu kwestiach zaskakujące, jak osoby podeszły do tego i jakie mają problemy, jak widzą tą dzisiejszą sytuację, jakie są oczekiwania co do firmy. No, poczułem się, że był to ważny mail, który pozwolił ludziom w jakiś sposób się wyartykułować, co ich boli. Ale to w dalszej części, tu będę trzymał też czas. Więc jeszcze raz się przedstawię. Jestem Maciej Borowiak, jestem współwłaścicielem firmy Brewa z Kalisza. Od 5 lat zajmujemy się tym, co dzisiaj jest popularne, a co 5 lat temu zupełnie było nowością w Polsce, czyli odnawialne źródła energii, w szczególności fotowoltaika, bo budujemy elektrownie słoneczne. Nie tylko, zajmujemy się też ogrzewaniem elektrycznym oraz samochodami elektrycznymi, które na dzień dzisiejszy w Polsce jeszcze są pewną nowinką, ale ten rynek się rozwija. I my to nazywamy, że my pomagamy przejść klientom na niezależną stronę życia. I myślę, że właśnie tym marzeniem jest to, żeby budować te samowystarczalne osiedla, całkowicie autonomiczne, bo dzisiejsza sytuacja pokazała, jacy jesteśmy słabi, tak na dobrą sprawę. Tak? Wystarczył jeden, taki widziałem żarcik, że jeden człowiek nie potrafi zmienić świata. No, okazało się, że ten, co zjadł tego nietoperza, no, zmienił na świat, tak na dobrą sprawę, nie do poznania. I te zmiany zostaną z nami, bo pokazują, jak jesteśmy zależni od zewnętrznych źródeł dostawców energii, od dostawców wody, odbiorców ścieków, dostawców żywności. A mnie zależy, żeby właśnie budować tą niezależność i myślę, że w przyszłości będzie to rzecz, która będzie coraz bardziej popularna, bo możliwości technologiczne już są i to nie tylko chodzi o to, żeby mieć prąd z fotowoltaiki, ale także, żeby mieć własną żywność. A w ogóle idea fix tego wszystkiego i o czym piszę też na stronie maciejborowiak.pl, czy turkusowe organizacje uratują świat, żeby zbudować samozarządzającą się organizację czy osiedle, tak? Ale o tym dzisiaj mówić nie będę. Zachęcam Was do zajrzenia na moją stronę. I takie właśnie piękne elektrownie słoneczne budujemy u naszych klientów.
Tak widzimy naszą misję firmy, czyli pomagamy w jak najbardziej wygodny sposób dla inwestora, bo to jest bardzo ważne i stąd też czerpię swoją sposób zarządzania firmy i zachęcam Was do zapoznania się z ideą Zapos. To jest jeden z popularniejszych sklepów z butami, o którym się też mówi, że jest organizacją turkusową, bo bardzo dbają o swoich klientów i mnie także zależy, żeby bardzo dbać o naszych klientów. Edukujemy w zakresie czystych źródeł energii. W tej chwili mamy kilkadziesiąt filmów z różnej tematyki związanej z czystą energią na YouTubie, które już mają kilka milionów wyświetleń i blisko 10 tysięcy, 8 tysięcy subskrybentów. I dzielimy się naszymi sukcesami. 5 zł z każdego zamontowanego na dachach kilowata przeznaczamy na działalność społeczną. W tym roku było to 12, jest to 12,5 tysiąca, przyszły rok to jest 25 tysięcy. Taki jest plan, a kolejne plany to są, żeby dojść do 100 tysięcy. Jeżeli Łukasz miałbym coś gdzieś rozwinąć, coś na czym się zatrzymać, bo tak was nie słyszę, ciebie tylko słyszę, to mów, tak? To będę to robił, bo pytania są na końcu, ale jeżeli gdzieś tam się one pojawią w trakcie, to też postaram się. Pytajcie śmiało, ja będę mówił. Pytajcie śmiało. I teraz ja będę chciał, bo o tym nie powiedziałem, bo będę chciał pokazać, jak u nas się z tym turkusem zaczęło i parę case study, jak on u nas wygląda, jak my go rozumiemy, jak my rozumiemy to samo zarządzanie i jaki jest tego efekt. I to Wam pokażę po prostu na liczbach. Jak się zaczęło z tym turkusem w Brewa? No trochę odwrotnie, bo my pojawiliśmy się w książce Doktryna Jakości profesora Jacka Blikiego kilka lat temu jako jeden z przykładów firm i w ten sposób do nas trafiły też różne osoby, które się tym tematem zainteresowały. Widzę, one też dzisiaj są z nami. Właśnie choćby Mikołaj, tak, Szeptycki. Natomiast ja dowiedziałem się od profesora Blikiego na jednym z jego wykładów w Kaliszu, obserwując czy oglądając jego prezentację, dotarło do mnie, o, my działamy jak firma turkusowa, tak? I to pozwoliło nam na pewno dalej się rozwijać, ale i to był pewien punkt zwrotny, ale ja nie wiedziałem, że takie organizacje istnieją. Bo od samego początku, gdy budowaliśmy firmę w 2015 roku, chciałem, żeby to była taka była też idea tego wszystkiego, zbudować organizację, w której liczą się ludzie i ich kompetencje, a nie stanowisko. Ja bardzo często przywołuję tu przykład złotych chłopców, co prawda złotego chyba medalu nie zdobyli, piłkarzy ręcznych za kadencji Bogdana Bęty, gdzie tam każdy miał głos i trener nie był najważniejszy, najważniejszy był zespół. I nawet w kluczowych sytuacjach pozwalał zawodnikom decydować, co mają zrobić. I to mi się bardzo podobało i to mnie zainspirowało. Bez kontroli, ja specjalnie w kontrolę nie wierzę, tak? Nie da się ludzi kontrolować. Oczywiście można pewne rzeczy sprawdzać i tu możemy też jakby przedyskutować kwestię, jak ludzi wdrażać w organizację, bo to nie jest tak, że jest samowolka, że przychodzi nowa osoba i ona robi wszystko, co ona chce. No tak to nie działa. Tutaj ja korzystam z Kena Blancharda i z przywództwa sytuacyjnego. Nie będę ci o tym mówił, bo o tym można też osobną prezentację zrobić, ale zachęcam Was do zapoznania się, zaczynając od jednominutowego menedżera, poprzez właśnie przywództwo sytuacyjne, dużo jest książek na ten temat, w którym jest taki piękny wykres pokazujący właśnie, jak traktować osobę nową lub nową w danym projekcie i ona na początku może wymagać zarządzania dyrektywnego, a później coachingowego. Wszystko zależy od jej wiedzy, kompetencji, doświadczenia, bo no słuchajcie, no rzucanie na głęboką wodę może się skończyć tym, że ktoś się utopi. I czyja to jest wina? No lidera to jest wina. Bez celów sprzedażowych. Co przez to rozumiem? Po prostu pracowałem i jestem handlowcem i zawsze pracowałem jako handlowiec i bardzo mi przeszkadzało w pracy to, że jesteś tak dobry jak twój ostatni miesiąc.
To jest jedna rzecz. A druga rzecz, dobijanie miesiąca, czyli musimy zamknąć sprzedaż, bo trzeba wykonać target. Dla mnie nie ma różnicy, czy klient podpisze umowę z końcem miesiąca, czy na początku miesiąca. On musi się czuć swobodnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, klienci nie lubią kupować. Znaczy lubią kupować, nie lubią, jak im się sprzedaje. Nie lubią takiego nacisku. No, wychodzimy z założenia, że klienci to są inteligentni ludzie i czują, jeżeli coś jest nie tak. Więc jakby celów sprzedażowych jakich takich typowych nie mam, natomiast chłopacy handlowcy mają określone, ile powinni sprzedać w miesiącu, żeby się firma po prostu zarabiała, rozwijała, bo u nas jest dosyć duża transparentność. Teraz mieliśmy podsumowanie kwartału, tak późno, bo mieliśmy w kwietniu przeprowadzkę, koronawirus i tak dalej, co zresztą jeszcze jest z nami, gdzie prezentujemy wyniki, tak, przychody, koszty. Mamy od niedawna pełną księgowość, to też zaczęliśmy, mamy możliwości pokazywania konkretnych wskaźników. Też ja mówię, jaki jest koszt miejsca pracy, koszt każdego biurka z nas, koszt takiej przeprowadzki, więc jakby no to jest takie bardziej poczucie odpowiedzialności za firmę, więc a jak jest też cel, no to jest do czegoś też dąży, tylko nie mieliśmy w sytuacji, że kogoś tam brałem na dywanik i rozliczałem, raczej zastanawiamy się, co trzeba zrobić, żeby go osiągnąć. I jeżeli chodzi jeszcze o te cele, bo to też te pytania się pojawiają, my od 2 lat, a w tym roku bardziej profesjonalnie, bo wzięliśmy do tego jeszcze specjalistę, pracujemy na tak zwanych, znaczy nie tak zwanych, tak to się nazywa, OKR-ach, czyli Objective Key Results, czyli cele i kluczowe wskaźniki efektywności, czyli wszystko staramy się liczyć. I tak w 2 słowach zachęcam do zapoznania się z tą metodologią, ale ona jest bardzo fajna, bo określamy sobie cele długofalowe na 3 lata, później roczne i później na kwartał. I każdy dział określa swoje cele na kwartał. Są tabele, które są dostępne dla wszystkich członków zespołu. I ten kwartał osiągnę, pomimo że rośniemy o 100 i 200% rocznie, zwiększyliśmy cele o 100%, udało nam się je zrealizować i zostawiamy niezmienione na kolejny okres. Więc dla mnie liczą się ludzie w kontekście właśnie nie jesteś dobry tak jak ostatni miesiąc, ale Excel wykorzystujemy bardzo też, bardzo mocno, żeby liczyć wszystkie nasze elementy naszego przedsiębiorstwa, od kosztów pozyskania klientów poprzez koszty miesięczne itd., itd. I później Wam pokażę, jak to wygląda właśnie na liczbach. Tu nasi ludzie, w tej chwili już jest to nieaktualne, bo kolejne osoby doszły i planujemy, tutaj nie wiem, czy widać moją strzałkę, jest już w tej chwili 20 osób, około 12 ekip montażowych, to są umowy B2B i mamy też 25 partnerów, tak? Czyli tutaj w biurze jest ponad 20 osób. Planujemy, że ten zespół w tym roku wzrośnie do 30. To każdy z Was zna tak na dobrą sprawę, bo sądzę, że tutaj mamy większość osób, które gdzieś ten turkus liznęły, tak? Więc to są ta idealna wersja opisana przez Fryderyka Laloux, czyli samoorganizacja pełnia i ten filozoficzny cel ewolucyjny. Ja to rozumiem w ten sposób. Samoorganizacja, i tutaj zacytuję człowieka, który turkusowy nie był raczej, bo Steve'a Jobsa, ale ja się zgadzam z jego myśleniem, czyli to bez sensu zatrudniać mądrych ludzi, by potem mówić im, co mają robić. My zatrudniamy mądrych ludzi po to, by oni mówili nam, co mają robić. I tutaj przykład z ostatnich dni to jest to, że przeprowadzając się, zatrudniłem architekta wnętrz, żeby nam pomógł to wszystko zorganizować. Ja wiem, we wszystkich książkach piszą, że cały zespół powinien się zastanawiać nad meblami, kolorem i tak dalej, ale stwierdziłem, nie mamy na to czasu, nie mamy kompetencji, tylko poprosiłem kto co potrzebuje i tak dosłownie, ile metrów półek potrzebujesz na segregatory, jaką wielkość biurka i to przekazałem architektowi i resztę jej zostawiłem, nie było dyskusji na temat kolorów, bo to jest, stwierdziłem, że to no nie ma sensu, ja byłem odpowiedzialny za tą przeprowadzkę. Sens pracy.
Jestem sobą, tak? Czyli jak mam zły dzień, mam do tego po prostu prawo i wielokrotnie ja też się niedobrze zachowywałem, tak powiem, wielokrotnie przepraszam, ale nie mam poczucia, że zostanie to wykorzystane przeciwko mnie. I nawet czasami do mnie piszą ludzie, czy mam dzisiaj zły humor, czy coś, bo nie wyglądam dobrze. Ostatnie 3 miesiące były trudne, myślę, dla większości pracodawców i przedsiębiorców, ale w miarę to jest już ustabilizowane. I dla mnie sens pracy to jest empowerment, czyli sprawstwo. To powoduje, że ludziom się chce. Zatem czytałem książkę na temat rozwoju dzieci. Tam nawet się pojawia właśnie, że 15-latkowie zaczynają się zastanawiać, po co ja się uczę, po co mi to. Jeżeli nie wiemy, po co pracuję, jaki jest sens pracy, a ten sens można znaleźć, nie wiem, na stacji benzynowej, w piekarni, uważam, praktycznie w każdym miejscu pracy, no to ta praca jest męczarnią tak na dobrą sprawę. A jeżeli mam wpływ na to, co robię, i o tym więcej za moment właśnie powiem, jak u nas w firmie ludzie sobie ustalili wynagrodzenia, to mam poczucie, że pracuję dla siebie i to jest moje. I cel ewolucyjny? Zysk jest efektem ubocznym dobrej pracy, czyli nie skupiamy się na jak najlepszych wynikach finansowych, natomiast mamy je wyśrubowane, ale no, nie dążymy za wszelką cenę. Stąd, bo gdybyśmy dążyli, to byśmy, nie wiem, obcinali jakieś pakiety, benefity, co dla ludzi było też ważne właśnie, bo teraz zrobili sobie podwyżki i je sobie zostawiliśmy, pomimo że w marcu było to, różnie to wyglądało. No i właśnie case study. Ja ją dosyć dokładnie opisałem na stronie maciejborowiak.pl. Zespół ustalił swoje pensje wbrew, jak do tego doszło, bo to było, tak opowiem wam z mojego punktu widzenia i lubię obserwować samego siebie w różnych sytuacjach. Ale początkiem roku mieliśmy podsumowanie roku, tak jak podsumowanie każdego kwartału i pojawił się temat, żeby przeprowadzić ankietę, jak ludziom się w firmie pracuje. To dokładnie dział administracyjny, który z jednej osoby w styczniu 2019 rozrósł się do 6 osób na koniec 2019. Zróbmy ankietę, dowiedzmy się, jak ludziom się w firmie pracuje. Okej, to róbmy, to róbcie tak na dobrą sprawę, jak wasz pomysł. Ja tylko poprosiłem, żeby były tam pytania Galupa, te 12 pytań. Tak, 12 jest tak, 12 pytań Galupa. I takie wyszły z tego wyniki. Ja będę tak, przelecę to, tak patrzę, żeby tak, nie wiem, do tej 10 się z tym skończyć. Atmosfera w pracy. I tutaj bez dwóch zdań jest dobra lub bardzo dobra. Relacje ze współpracownikami. 64% niecałe, zdecydowanie satysfakcjonujące, raczej satysfakcjonujące, czyli te relacje są dobre. Relacje z liderem, bo mamy pięciu liderów. Ja jestem liderem działu rozwoju, tak na dobrą sprawę, nikogo pod sobą w moim zespole nie mam. Natomiast gdzieś współpracuję, można powiedzieć, z każdym działem. I bo u nas dosyć hierarchia jest uproszczona, są liderzy, bo już przy tej ilości ludzi nie moglibyśmy się spotykać wszyscy razem. No i później są specjaliści, tak? Pomimo, że też w KRS-ie jestem prezesem, ale takie są wymogi polskiego prawa, że ten prezes musi być w spółce z o.o. Więc one są dobre. Fizyczne warunki pracy. O, i tu już się pojawiły kolory inne niż satysfakcjonujące i my to już widzieliśmy, że po prostu źle się w poprzednim biurze pracuje. I tak jak jeszcze na początku ubiegłego roku, bo my wynajmowaliśmy całe piętro i dwa pokoje podnajmowaliśmy kolejnej, innej firmie, bo było nas mniej, to tak pod koniec ubiegłego roku biurka trafiły jeszcze do kuchni, tak? Były biurka wszędzie, gdzie tylko można było je wstawić. No i po prostu był straszny harmider, źle się pracowało. My to wiedzieliśmy i już szukaliśmy biura. W Kaliszu jest to większy problem niż w dużych miastach, żeby znaleźć biuro. I od razu powiem, z biura 130 metrów przeprowadziliśmy się na ponad 200 metrów,
chociaż w tej chwili stoi w połowie płuty, bo nauczyliśmy się pracy zdalnej i z magazynu tam 150 przenieśliśmy się na magazyn 700 metrów, więc dosyć duże zmiany. Benefity raczej niesatysfakcjonujące, więc nad tym też zaczęliśmy pracować, pomimo że wprowadziliśmy rok temu taką siódemkę brewy, to wiedzieliśmy, że wymaga dopracowania, zakomunikowania i ustalenia, co ludzie chcą. I taka ankieta się też pojawiła. Natomiast sytuacja właśnie koronawirusa gdzieś pracę nad benefitami wstrzymała. Teraz myślę, że karta dostępu na basen czy na jakąś inną siłownię to mało komu jest potrzebna. Szkoleń też nie ma. To jest ważne dla mnie odpowiedź. Czy wiesz, czego się od ciebie oczekuje w pracy, tak? Czyli wszyscy wiedzą. To jest bardzo ważne. Czy masz na co dzień możliwość w pracy wykonywania tego, co potrafisz najlepiej? No i 60, prawie 80% uważa, że tak. Ktoś tutaj powiedział, że nie. Ktoś nie miał zdania na ten temat, więc jest jakieś pole do poprawy. To też jest fajna rzecz. Czułeś się w ostatnich 7 dniach doceniona. I to wam powiem, 2 lata temu z taką dozą niepewności do naszych spotkań wprowadziłem taki element docenienia. Czyli na początek każdego spotkania mówimy sobie, czy ktoś chce komuś podziękować, docenić. I powiem wam, to jest trudne, bo to trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu i w grupie powiedzieć dziękuję za to, cieszę się, że to zrobiłeś. Zrobiłaś. Nie zawsze sobie dziękujemy, nie jest to nic na siłę. Natomiast już wiem, że jak tego nie ma, to ludziom tego brakuje. A jak ktoś zaczyna doceniać, bo to jest najtrudniejsze, żeby ktoś zaczął pierwszy, no to czasami potrafi spotkanie trwać 20 minut dłużej, bo ludzie zaczęli sobie dziękować, doceniać. Wiecie, to tak trochę działa jak taka kula śnieżna, że jedna osoba zaczyna dziękować drugiej, i te podziękowania trwają i to jest fajne, tak? Ale jest trudne, bo to jest takie dawanie podziękowania, to jest wyjście ze swojej strefy komfortu, ale otrzymywanie podziękowania, to też nie jesteśmy tego nauczeni, krępujemy się i bardzo często chcemy też właśnie podziękować, żeby się zrewanżować, a nie na tym to polega, ale ludzie to lubią i to jest fajne. Mnie też jest trudno dziękować, bo jestem dosyć taki gruboskórny, tak bym powiedział. Moja żona nazywa mnie, że jestem takim ogrem, więc muszę często wychodzić ze swojej strefy komfortu, ale staram się o tym robić i staram na tym pracować. Ja trenuję triatlon, maratony, więc u mnie jakby krew, pot i łzy jest na porządku dziennym, a wiem, że nie u każdego takie podejście jest, ale staram się nad tym pracować. Czy misja twojej firmy daje ci poczucie, że praca, którą wykonujesz, jest ważna? I tu też widzicie, zdecydowanie tak. I to jest fajne, to jest ważne. Czy dobrze informujemy o planach strategii firmy? Zdecydowanie tak. I tu obecny poziom twojego wynagrodzenia, widzicie, zdecydowanie większość osób była niezadowolona. Ja tylko wtrącę, że branża OZE ma swój boom tak na dobrą sprawę od początku ubiegłego roku. Zresztą to widać przy przyroście liczby osób. 2 lata temu pamiętam sytuację, że mieliśmy na koncie przy już tam 10 osobach na koniec miesiąca 7 tysięcy złotych. I powiem wam, to była niezwykle stresująca dla mnie sytuacja. Wracałem do domu i szedłem spać, bo nie radziłem sobie z tym stresem. Ja wiedziałem, że musimy podnieść pensje i generalnie podwyżki u nas są regularne, były regularne, ale nigdy tak hurtowo. Niektóre osoby nawet po 3 razy potrafiły dostawać podwyżki, bo ja wychodziłem z założenia, jak firma się rozwija, to wszyscy na tym korzystają, wszyscy. Nie tylko właściciele, zarząd, ale tu trzeba było zrobić to jednym większym pociągnięciem i dziewczyny przyszły do mnie i mówią, no słuchaj, księgowe czy finansowe, stać firmę to po pierwsze, po drugie nie stać, żeby tracić ludzi, więc trzeba to zmienić. Natomiast to też jeszcze takie uzupełnienie tamtego pytania. Czy jakbyś dostał podwyżkę o 500 zł netto w innej firmie, czy byś ją zmienił? I no 3/4 wahało się, tylko raczej tak odpowiedziało tam 18%, czyli to też jest takie budujące,
że to nie jest tak, że dostanę gdzieś podwyżkę od razu do tej firmy uciekam, ale słuchajcie, no każdy, ja to też rozumiem, każdy na koniec miesiąca musi kupić chleb i mleko do domu i nie jest ważne, jak firma jest super od strony misji, wizji i podejścia i atmosfery, pieniądze są też istotne w tym wszystkim. I był tego finał. Finał był taki, że właśnie dziewczyny przygotowały zestawienie obecnych pensji, propozycji. W niektórych przypadkach to były tam podwyżki, mam tą kartę do tej pory, gdzieś ze 30% nawet. Zrobiły analizę konkurencji, czyli ile płacą inne firmy w regionie. Zrobiły analizę raportu, znaczy przeanalizowały raporty płacowe, które są gdzieś tam dostępne na rynku. No, z jednej strony mamy samozarządzanie, turkus, podejmowanie decyzji, ale dla mnie to nie było takie oczywiste, bo ja mam z tyłu głowy to, że firma od razu musi zacząć zarabiać więcej tych zobowiązań, tych kredytów jest sporo, też pierwszy rok dopiero mamy taki prosperity i powiem wam, rozmowa z dziewczynami była w poniedziałek, wtorek, w tych dniach. Kolejnego dnia rano ja z moim wspólnikiem wymieniliśmy kilka SMS-ów i napisałem do niego wczoraj, sobie jeszcze przeglądałem te SMS-y, słuchaj. Jeżeli dziewczyny chcą wziąć za to odpowiedzialność, twierdzą, że firma sobie poradzi, uważają, że tak jest, to ja jestem za. No i poszło 100%. Z jedną zmianą chyba jedna osoba dostała jeszcze większą podwyżkę i to wdrożyliśmy. Jakie były z tego korzyści tak dla firmy? No, dziewczyny były w szoku, że po prostu decyzja w jeden dzień i lecimy, więc poczuły się naprawdę docenione, poczuły się właśnie, że mają sprawstwo na to, co robią, pełen empowerment. Z punktu widzenia czy mniej mojego wspólnika, my w ciągu godziny, bo kolejnego dnia spotkaliśmy się z każdą osobą, żeby celebrować ten moment i załatwiliśmy podwyżki dla całej organizacji w ciągu jednej godziny, tak? I nie było tutaj jakby dyskusji, więc to było naprawdę też fajne, bo w wielu innych sytuacjach pewnie by to zajęło dni dyskusję i pewnie nikt nie byłoby tak, że wszyscy są zadowoleni. Więc bardzo ciekawe dla nas doświadczenie. Myślę, że scaliło nas tutaj i pokazało, że cały czas chcemy się rozwijać, bo to nie jest tak, że my jesteśmy firmą turkusową, tylko cały czas się rozwijamy i szukamy tych miejsc rozwoju. W ubiegłym roku też doszła osoba Edyta, która ma być właśnie menedżerem do spraw szczęścia, tak? Która wchodzi w tą rolę. Teraz co tydzień organizuje właśnie takie elementy. No mieliśmy dzisiaj przed tym spotkaniem wysłała. Z racji tego, że się widzimy tylko na szczęścią na czacie, to na przykład mieliśmy ubiegły tydzień różowy tydzień, tak? Czyli każdy codziennie miał coś różowego założyć. Tym razem ja wygrałem. Wcześniej były tygodnie świąteczne, że trzeba było pokazać jakąś świąteczną ozdobę. Cały czas coś tam się dzieje i dbanie o ten zespół. I ja zawsze mam do tego taki dystans, że to nie jest takie dziecinne, ale nie. Ludzie naprawdę potrafią jakieś tam chusty sobie zrobić na głowę, żeby było wesoło. I widać, że to jest ważne. Więc bardzo się cieszę, że taki właśnie menedżer do spraw szczęścia moje jedno z marzeń, żeby mieć taką osobę, nie HR-owca, tak, i nie zarządzanie zasobami ludzkimi, bo ludzie to nie łączy, tym się nie zarządza i nie przestawia miejsca na miejscu, tylko dba o ich potrzeby. Macieju, jest pytanie w czasie na czacie, to znaczy mi się dyskusja, ale jest też pytanie od Kamila z Wrocławia. Czy ostateczną decyzję po rozważeniu podejmowałeś ty wraz ze wspólnikiem? Tak, no bo zostałem o nią zapytany. Co, jak to widzę? No to i odpowiedziałem tak, jak wam odpowiadam teraz. Skoro chcecie wziąć za to odpowiedzialność, uważacie, że firma bierze, da sobie radę, tak? Bo to jednak jest spory wzrost kosztów, no to okej. Okay. Słuchajcie, no bo to jest tak, jak decyduje ten, kto ma wiedzę, jeśli potrafi wziąć za nią odpowiedzialność, reszta musi mu zaufać. Ja zawsze powtarzam firmie, i ja sam też to robię,
Jeżeli jesteś pewny, pewna, skonsultuj. I bardzo często konsultuję swoje decyzje, nawet choćby w gronie rodzinnym, co nie znaczy, że ty musisz wziąć tą opinię czyjąś pod rozwagę. Możesz zrobić tak, jak ty uważasz, tak? O czym też pisał też Fryderyk Laloux, ale najczęściej to jest właśnie takie zapytanie w drugą stronę, no w przypadku takich dosyć ważkich decyzji, ważnych decyzji, to ja chciałbym wiedzieć, no bo słuchajcie, no jakby nie patrzeć, w przypadku bankructwa firmy, to mnie zabiorą dom, działkę i wszystkie oszczędności. Dzielę się tą odpowiedzialnością, ale no nie w porządku byłoby wobec mojej rodziny choćby, która podpisuje się, moja żona, pod każdym kredytem, bo mamy wspólnotę majątkową, żebym tak to wszystko puszczał. Tak to nie działa. Rozwijamy się, bo tych decyzji... No, przykład taki, który ja często pokazuję, jak ja jadę na urlop, to przez tydzień do mnie nikt z firmy nie dzwoni. Czy jest 2 tygodnie, nie wiem, czy mi się zdarzyło, ale nie ma sytuacji, że dzwonię, Maciek, czy mogę to, Maciek, nie, decyzje są podejmowane non-stop. Nikt mi, czasami jest mi smutno, że do mnie nikt nie zadzwoni przez ten cały tydzień, ale generalnie ja mam z tym spokój. Ja też, zostało, no przelecę kilka slajdów. Dla mnie filary... Jeszcze mamy spokojnie trochę czasu. Tak? Ale mam tam jeszcze 13 pytań jeszcze, nie? Które przysłałem. Są jeszcze pytania w trakcie. Mikołaj Szytycki z Wrocławia pyta, czy menadżer do spraw szczęścia to jest praca na 100% etatu? To jest... Wiesz co, to zależy od, jak duży będzie zespół. Tak na dobrą sprawę. Myślę, że przy naszym zespole dzisiaj jeszcze nie, ale jeżeli to będzie zespół 100-osobowy, no to myślę, że już tak. Bo to jest właśnie elementy, to są coachingu, rozmów. Edyta zajmuje się dzisiaj też i stworzyła procedurę onboardingu, stworzyła taką książeczkę mówiącą, kim jesteśmy, co robimy, jak pracujemy dla osób, które przychodzą. To nie jest zarządzanie kadrami, to jest, powiedziałbym, no właśnie nie ma takiego odpowiednika. To jest dbanie o rozwój ludzi, o to, żeby im było dobrze, żeby ich dobrze dopasować do tego, co się w firmie dzieje, bo coraz więcej tych projektów też się pojawia, więc dzisiaj pewnie jeszcze nie. Natomiast jak w zeszłym roku prowadziliśmy jednocześnie 5 rekrutacji, to było wyzwanie. To było duże wyzwanie, jak to wszystko ogarnąć, no bo jak spływa 100 CV, bo chyba na rekord to przyszło na jakieś stanowisko tam mniej techniczne, administracyjne, 60 CV, przejrzeć je wszystkie, porozmawiać z wybraną grupą ludzi, no to jest naprawdę spore wyzwanie. Myślę, że docelowo tak, dzisiaj jeszcze nie. Okej, okay, widzę, że nam się bardzo Wrocław uaktywił, pytania z Wrocławia płyną cały czas. Jeszcze jest kolejne pytanie od Angeliki z Wrocławia. Pierwsze tutaj, jeżeli chodzi o podwyżki i te dziewczyny z księgowości, tutaj jest, jak gdyby, czy zatwierdzaliście ich propozycje, to już myślę, że odpowiedziałeś. Natomiast drugie od niej pytanie jest, czy przy ustalaniu podwyżek, oprócz analizy i konkurencji i raportów bazowych, pytaliście ludzi, jaka będzie pensja, czy tam podwyżka dla nich, która by była dla nich motywująca? Jak ten proces wyglądał? To dziewczyny zrobiły. Okej, dziewczyny same, czyli one też wyliczyły te poziomy podwyżek, tak? Tak. One 100%, to one jakby zbadały potrzeby, że tak powiem, zespołu. Mówię, w niektórych przypadkach to były naprawdę duże, duże skoki. Ja ze swojej strony później zorganizowaliśmy spotkanie i omawialiśmy podwyżki od strony kosztowej, tak? Żeby, ja już nie pamiętam dokładnie, pewnie bym znalazł gdzieś to w jakiejś prezentacji, ile musimy więcej sprzedać, żeby zarobić na te podwyżki, po prostu, tak? I to było jak tak. Mój przekaz. Dla mnie to jest istotne, żeby mieć świadomość, ile firma zarabia, po co zarabia i jaki ja mam z tego wszystkiego udział, tak? No to super, no to w sumie jest kolejne pytanie, które jest jak gdyby pogłębienie tego. Kamil z Wrocławia pyta, czy na jakiej zasadzie były te pensje i te podwyżki, czy te koszty były uwzględniane tutaj przy tych decyzjach, bo rozumiem, że najpierw było spotkanie w temacie kosztów
jakie mamy limity podwyżek, a później te podwyżki dziewczyny mogły wyznaczyć, tak? Nie, Czy jakoś nie, inaczej? nie, 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 nie było, nie mamy limitów kosztów, nie mamy budżetowania czegoś takiego. Określamy sobie, jakie, znaczy w przypadku tam określamy, jeżeli chodzi o marketing, bo to on się najczęściej budżetuje, to określamy sobie mniej więcej jakieś tam ramy, ale nie ma czegoś takiego, że mamy budżet, nie wiem, 50 tysięcy i trzeba go wykorzystać. Jak się nie wykorzysta, to przepada lub coś w tym stylu. No bardziej chodzi o takie ramy, żeby wiedzieć, na czym pracować, a tu w przypadku podwyżek, nie, no ja to tak nazwałem księgowość, to jest cały dział administracji, tam tym się zajmowała księgowość, żeby było łatwiej jakby tutaj przekazać, jakie osoby tam też pracują. One po prostu widzą. Ja słuchajcie, ja już 2 lata temu oddałem całe zarządzanie finansami, łącznie z tym, że przelewy robi Ania, która z nami pracuje od samego można po początku i ja bardzo rzadko zaglądam na konto i w ogóle tego nie weryfikuję. Właściwie to zaglądam tylko wtedy i tak się umówiliśmy, jak mam kupić euro, bo my też kupujemy od zewnętrznych dostawców i tylko sobie to zostawiłem, żeby od czasu do czasu po prostu spojrzeć w to konto, bo trochę to jest wygodne, wam powiem też, że jak się nie zagląda za często w konto, to człowiek lepiej śpi, tak? No. No trochę tak jest, a jeżeli dziewczyny mówią, i to ja tego najbardziej lubię, bo ja czasami właśnie jestem trochę w gorącej wodzie kąpany, no tutaj rano coś sobie przypomnę, jakieś na żółtych karteczkach zapisuję i wpadam do biura, słuchajcie dziewczyny, tutaj trzeba, a czy tu fakturę wystawiłyście, a tu płatność. Maciek, spokojnie, wszystko jest pod kontrolą, no to ja idę na cappuccino. Oczywiście nie do końca tak jest, bo ja jestem nervus raptus, ale generalnie dziewczyny to fajnie kontrolują, dbają o to i tam jest naprawdę kawał serducha, ja to wiem, i kawał pracy włożony, więc ze swojej strony za tą pracę ja muszę im podziękować zaufaniem właśnie. Chociaż to nie jest łatwe. No. Jasne. Mamy jeszcze kilka pytań. Artur z Wrocławia pyta odnośnie podwykonawców. Ja tutaj muszę. I konkretnie pyta o ekipy montażowe. Czy oni są częścią przedsiębiorstwa w takim poczuciu sensu i więzi, czy po prostu oni to są jakaś firmy, którym zlecacie wykonanie danej pracy, danych czynności? Pół na pół to nie, bo my takie własne ekipy mamy 3, teraz rozbudowujemy do kolejne 2, a pracujemy na 12 ekipach i one w takim rozumieniu, jaki jest organizacja tutaj w biurze, to nie są. Czy będą? Po części chciałbym, tak, żebyśmy, tak jak IKEA na przykład wpływa na swoich dostawców, tak, przesyłając im swoje pewne zasady, normy, szacunek dla pracownika, szacunek dla klienta. Chciałbym, żebyśmy coś takiego wdrożyli. Na dzień dzisiejszy jeszcze czegoś takiego nie mamy, tak. Ubiegły rok to był naprawdę niezwykle zmienny, dynamiczny. Te ekipy też się zmieniały. Natomiast z niektórymi już mamy te relacje dłuższe, niektóre pracują tylko i wyłącznie dla nas i będzie możliwość właśnie wprowadzania takich elementów poprzez choćby szkolenia dla właścicieli, dla liderów. Okej, okay, super. Czyli oni są jak gdyby zewnętrzną częścią. Tak. Jest jeszcze pytanie od Mariusza. Czy proces rekrutacji to jest opisany proces, czy jest ktoś odpowiedzialny za ten proces? Jak to wygląda u Was? Już teraz tak. Już właśnie to tym się Edyta zajęła. To jest tak, że osoba, która ma potrzebę, po prostu zgłasza do niej, kogo trzeba znaleźć. I jak u nas wygląda w tej chwili ten proces, no to jest przygotowanie właśnie zakresu obowiązków, kompetencji osoby, której szukamy. Mamy też, to już od paru lat, formularz wartości. Ja to sobie skopiowałem od firmy Marko, tak, z Gliwic, bo oni na tym pracują, który nam pozwala, a mnie osobiście pozwala bardzo mocno zweryfikować zaangażowania bo danej osoby, bo ja mam świadomość, że my to nie jesteśmy jakąś jeszcze marką, aczkolwiek to też się już troszkę w Kaliszu zmieniło, ale ja bym chciał mieć osoby, które nie szukają pracy gdziekolwiek, tylko po jakimś researchu chciałyby pracować u nas, tak?
Więc jakby ten formularz pozwala ocenić, czy ktoś komuś faktycznie zależy, żeby tu do nas dołączyć, czy raczej to jest na zasadzie po prostu wysyłam CV wszędzie. I później są rozmowy i najpierw jest rozmowa z Edytą, a później jest rozmowa, ona robi pierwsze filtry i później jest z Edytą i danym liderem. I powiem wam, trudno tutaj znaleźć jakąś taką metodę. Ja ostatnio czytałem w książce Daniela Kahnemana Pułapki myślenia, jak on wprowadził system rekrutacji w izraelskim wojsku, tak, 40 lat temu, który funkcjonuje do dzisiaj. I on jest bardzo interesujący. To znaczy, on określił 5 cech, które pasują do danego stanowiska i do tych 5 cech przygotował kilka pytań, które zadajemy na rozmowie kwalifikacyjnej i po prostu pod każdą cechą później po zadaniu tych pytań oceniamy danego człowieka w skali, nie wiem, 0,5, 0,10, bo wcześniej było tak, że dowódcy, nie wiem, kto tam rekrutował, po prostu wszystko robili intuicyjnie, oceniali człowieka 0,10 bez po prostu, czy im się podobał, czy nie. On zostawił to jako 6 ocenę, taki właśnie na intuicję i mówi, był to, można to w książce doczytać, był w tej jednostce tam po 30 latach w jakimś tam celu takim, powiedziałbym, wizytacyjnym i zapytał się, jak rekrutują. Okazuje się, że dokładnie w ten sam sposób, jaki on wprowadził 30 lat wcześniej. I o tym mówiłem właśnie, Edycie, że to jest fajna rzecz, bo ja widzę już, jakich my ludzi szukamy, jakie są kompetencje. W większości przypadków takie mamy kilka potrzebne. Później jest onboarding, zależy, to też jeszcze nie działa tak, jakbyśmy chcieli, czyli żeby osoba, która przychodzi od samego początku wiedziała, po co tu jest, co my robimy, jak my robimy, stąd dostaje właśnie jakąś taką broszurę, kim jesteśmy, co robimy, jak to będziemy pracować. Czy mógłbyś jeszcze powtórzyć, jaka to jest rekrutacja w armii izraelskiej, jak książka może do to jest tylko tam on krótki rozdział na ten temat, Daniel Kahneman, Pułapki myślenia. On dostał Nobla ekonomicznego, bo to jest ekonomia behawioralna w 2004 roku, coś koło. To jest taka gruba cegła, podobnież trudna, ja jej całości nie czytałem, tylko sobie ją właśnie przeglądałem i na to trafiłem, ale bardzo dużo interesujących case'ów, tak jak to przeglądałem, więc polecam. Okej, okay, super. Mamy jeszcze pytanie od Ireneusza z Rzeszowa. Czy sprzedawcy u Was nadal otrzymują indywidualne prowizje w zależności od swoich wyników? Słuchajcie, to ja zaraz do tego pytania wrócę, bo one są tam nas pod koniec. Ja je przygotowałem, bo je wysłaliście wcześniej. Ja tylko chciałem, tak dzisiaj zamykając klamrą, moją wizję turkusu, to też opisałem na stronie maciejborowiak.pl, właśnie 4 filary turkusu, czyli to jest partnerstwo. Ale to nie jest tak, że wszystkich traktujemy tak samo, bo ja uważam, że największą nierównością jest traktowanie wszystkich porówno, natomiast wszystkich traktujemy na tym samym poziomie. I tu jakby się, znów Was zachęcę do zapoznania się, nie mam tej książki tutaj, przywództwo sytuacyjne, bardzo, zacznijcie od jednominutowego menedżera Kena Blancharda i tam on bardzo dużo na ten temat mówi. To są konkretne narzędzia pozwalające pracować z ludźmi na różnych poziomach ich rozwoju. Asertywność. To jest problem, aertywność, przepraszam, brakuje eski. To jest problem generalnie w Polsce, że my ze sobą nie potrafimy się komunikować, tak? Bo mówimy w kategoriach ty, w komunikat ty, zamiast komunikat ja, czyli i o tym też bardzo, zresztą parę osób, ja kilka lat temu byłem na szkoleniu, na treningu interpersonalnym, później na treningu asertywności, gdzie tam dostałem konkretne narzędzia i na ten trening asertywności już parę osób z naszej firmy też pojechało, żeby właśnie nie powiedzieć komuś, ty znowu się spóźniłeś, na ciebie nigdy nie można liczyć, bo to buduje wojnę, atmosferę, no, druga strona musi się bronić, tylko powiedzieć, czuję się zlekceważona tym, że umówiliśmy się, że ten projekt dowiedziesz do piątku. O tym rozmawialiśmy we wtorek, tak? Czyli mamy fakty i uczucia, a z uczuciami się nie da dyskutować, że nie, na pewno nie czuję się zlekceważona, tak? Więc to jest dosyć istotne. Zaufanie, no o tym chyba dużo już powiedzieliśmy i powiem wam, no
Teraz już też mamy przypadki, że nie każdy z tego zaufania chce korzystać, nie każdy chce wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje i są już takie sytuacje, że niektórzy by chcieli nie brać odpowiedzialności i o tym mówią głośno, więc to w rekrutacji też będziemy mogli już w tej chwili badać. No i jego szefa, tak, balon, który trzeba codziennie przebijać, bo czyli bo łatwo odpłynąć, łatwo to swoje ego budować, tak? Więc ja każdego dnia się gdzieś modlę, staram się medytować i właśnie modlę się o pokorę w tym wszystkim, bo słuchajcie, no mnie w niebowzięcie nie grozi na pewno, bo taką osobą nie jestem, ale mam tego świadomość. I myślę, że w wielu firmach to jest problem właśnie ego szefa, który boi się przyznać do błędów, bo boi się, że w ten sposób jakiś zostanie jego spadnie poziom jego siły, jego stanowiska, pozycji, a tak to nie, zupełnie nie działa. No i dobra, i teraz żeby zamknąć klamrą samo zarządzanie szansą na zysk czy droga do bankructwa, tak to u nas wygląda. Jak widzicie, te wzrosty mamy na poziomie 100%, ubiegły rok to był ponad 200%, liczba podpisanych umów w zeszłym roku to było tam około 500, gdzie zaczynaliśmy w pierwszym roku 2015 było ich 37. I pierwszą po 4 miesiącach działania firmy. Jak to wpływa na przychody? No wpływa całkiem dobrze. I też myślę, że wartością turkusu, bo jeżeli my z Karolem, z moim wspólnikiem, jesteśmy osobami wierzącymi i gdzieś wpisaliśmy sobie, że chcemy dziesięcinę przeznaczać na właśnie działalność społeczną. Jeszcze nas na to nie stać dzisiaj, ale myślę, że elementem tego wszystkiego jest to, że no, Karol jeździ najstarszym samochodem, jaki jest w firmie, 11-letnim Oplem. Ja jeżdżę najsłabszym ze wszystkich handlowców, a pieniądze przeznaczamy albo na inwestycje, albo na oszczędności. I gdy przyszedł kryzys, było to trudne dla mnie, chociaż ja go oczekiwałem, bo po prostu to, co się działo, to szło od 10 lat, jestem z branży finansowej, się wywodzę za grubo, za ostro, za mocno, patrząc na giełdy i na każdą właściwie branżę, ale mieliśmy poczucie, że jesteśmy w stanie przez 3-4 miesiące z zerowymi przychodami, tak? Bo mieliśmy oszczędności, nie pompowaliśmy swoich kieszeni. Mam bardzo też oszczędnego wspólnika, to jest inna rzecz, bo ja to niesie pieniądze. Ja to zawsze chciałem mieć dużą kolekcję wina, ale zawsze kończę na tym pierwszym, bo trzeba je spróbować i się tak to zaczyna. I później znowu trzeba jechać do sklepu i kupić tę butelkę wina, więc u mnie z tym oszczędzaniem to jest tak różnie. Ale to dawało taką fajne poczucie pewnego bezpieczeństwa. Ale i też wiedzieliśmy, że jeżeli 3 miesiące będziemy bez przychodów, to znaczy, że mamy na świecie wojnę atomową, tak? Jak wyglądają kwartały, bo to ostatnio robiłem, słuchajcie, no to pierwszy kwartał, porównując ostatnie 3 lata, no to mamy też wzrost na poziomie satysfakcjonującym, tak bym to określił, jest dobrze. A teraz taki jeszcze analiz już bardzo wskaźnikowych, bo mamy pełną księgowość, no to słuchajcie, prawdopodobieństwo upadku bankructwa firmy jest niewielkie, tak? Bo tam, jeżeli jest powyżej, ta suma tych punktów powyżej 3, to jest to ten wskaźnik na bardzo dobrym poziomie, jest to niewielkie. A wskaźnik Wilcoxa, to Ania właśnie przygotowała, gdyby firmę dzisiaj wziąć i zamknąć, jesteśmy w stanie wszystko spłacić. A co też jest dla mnie istotne, bo to ja też sobie od Andrzeja Jeznacha wziąłem, że on buduje dobre życie dla siebie i dla innych. My też chcemy budować to dobre życie dla innych, którzy z nami współpracują, stąd takim elementem bardzo ważnym w firmie jest to, żeby 100% faktur płacić na czas, żeby wszystkim płacić na czas, nie mieć żadnych zobowiązań. Więc jesteśmy w stanie dzisiaj zamknąć firmę. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo nie po to 5 lat,
nie chcę tutaj brzydkiego słowa użyć, tak ciężko pracujemy, tak, żeby dzisiaj tak się działo, no ale przygoda jest fajna. No i właśnie, teraz przechodzimy do tych waszych pytań, które przesłaliście. One. Pierwsze. Tutaj Łukasz, przerywaj mi, jeżeli gdzieś tam się pojawią na czacie pytania, to też możemy do nich. Tak, już mamy takie cztery pytania. Dobra. Moderuj. Możemy... Przejść do nich? Tak? Możemy, do tych pytań możemy, do tych, co się pojawiły na czacie. Dobrze, to przejdźmy do tych najświeższych w takim razie. Kamil z Wrocławia pyta, czy finanse są w pełni transparentne dla pracowników, czy po prostu w postaci raportów kwartalnych? Co znaczy w pełni transparentne? Czyli, że każdy sobie zagląda na budżet? No, myślę, że pełna transparentność to po prostu dostęp do kont bankowych, albo przynajmniej do przepływów finansowych w przedsiębiorstwie. Nie, na dzień dzisiejszy nie mamy czegoś takiego i nie wiem, czy byłaby zasadność, byłaby potrzeba. To jest troszkę tak, jak z transparentnością wynagrodzeń, że w firmach te wynagrodzenia są jawne, tak? Na dzień dzisiejszy nie było w ogóle takiej sugestii i wynagrodzeń jawnych, i wynagrodzeń, i nie wiem, dostępu do konta przez osoby z firmy. I pytanie zawsze, po co mielibyśmy to robić? Co miałoby to dać? Co miałoby to spowodować? Jaka byłaby to korzyść dla tej osoby, dla firmy? Jak widzieliście wcześniej, przekazujemy i ludzie są poinformowani o tym, co robimy, jak robimy. Te wskaźniki, które wam pokazałem, prezentowałem je właśnie we wtorek na spotkaniu. I powiem więcej, no, ja to pokazuję, ale gdybyśmy mieli wszystko omawiać, to te spotkania trwałyby bardzo długo. Większość osób nie jest tym zainteresowana aż takimi szczegółami, tak? Ale jeżeli byłaby potrzeba i ktoś by przesłuchał, ja bym chciał to zobaczyć, ja myślę, że nie byłoby z tym większego problemu, tak? Pytanie, po co ci to? Jeżeli masz powód, chcesz wiedzieć, nie ma problemu, tak? Więc nie ma z tym problemu. Okej, okay, to chodzi bardziej tutaj o dostęp do struktury, bo właśnie Kamil rozwinął, chodzi o dostęp do struktury zysków przedsiębiorstwa, tak aby ewentualnie pracownicy w ramach tych danych mogli decydować o przesuwaniu środków na przykład z marketingu na wynagrodzenia i odwrotnie. No ale słuchajcie, no to byłby chaos, jak można przesuwać coś sobie z marketingu, bo to jest tak, jak przychodzi kryzys, to najczęściej tniemy w marketingu, tak, bo jest najprościej, a my w kwietniu mieliśmy największe wydatki na marketing. Tutaj, jeżeli chodzi o marketing internetowy, no nie widzę za bardzo, jak miałoby to funkcjonować i znowu, co miałoby to spowodować, no bo jak dział projektowania na podstawie jakich danych, jakiej wiedzy miałby przesuwać sobie środki z działu marketingu na, nie wiem, zakup oprogramowania, w jaki sposób by to uzasadniał, tak? Nie bardzo sobie to wyobrażam. Nie było też nigdy takiej dyskusji. Słuchajcie, to odpowiem na pierwsze pytanie. Jakie są czynniki krytyczne tego, czy samo zarządzanie, bo może to też troszkę nawiąże do tego pytania, doprowadzi do sukcesu czy bankructwa? Ja wczoraj się nad tym zastanawiałem i tak na dobrą sprawę, turku, samozarządzanie, jakkolwiek nazwiemy, to jest element prowadzenia firmy i powiedziałbym, to chodzi tutaj tej miękkiej części, bo sukces czy bankructwo firmy zależy od tego, jaką mamy strategię sprzedaży, jaką mamy strategię marketingową, jaką mamy strategię obsługi klientów, jak prowadzimy księgowość, jak dbamy o koszty, jak dbamy o przychody, a element samozarządzania, czyli kultury organizacyjnej, to jest element całości, tak? Czyli tak na dobrą sprawę to jest, powiedziałbym, samo z siebie, jeżeli będziemy mieli super kulturę organizacyjną, ale nie będziemy dbali o kwestię finansową, no to jest to droga do bankructwa, tak na dobrą sprawę. Po prostu to jest wszystko jakiś tam element. Okay. Jak podejmowane są decyzje w firmie i kto bierze odpowiedzialność za inicjatywę? To ja myślę, że o tym dużo powiedziałem na przykładzie jakiejś stady z płacami i tak jest w większości przypadków. My, to też od razu powiem, dla mnie
książką 2018 roku była książka od dobrego do wielkiego. Też ją gorąco polecam, w której tam jednym z elementów, bo to jest człowiek, który, czy tam Jim Collins bodajże to napisał, przeanalizował 500 największych firm z listy Fortune w Stanach Zjednoczonych i porównał, dlaczego jedne firmy odnoszą sukces w branży, a drugie nie. Jednym z elementów, oprócz właśnie tam jest, to się nazywa zarządzanie piątego stopnia, jest zasada jeża, czyli robisz to, co ograniczasz sobie liczbę produktów, które masz w swoim portfolio, liczbę projektów i skupiasz się na tym, na tych projektach, które dają ci satysfakcję, satysfakcję finansową i w których możesz być najlepszy na świecie. Więc my generalnie tych projektów mamy bardzo mało, skupiamy się na tych, które właśnie określamy na samym początku roku. I tu jakby dziewczyny, znaczy każdy z działów sam za nie odpowiada. I trzecie pytanie to jest też jakby nawiązanie. OKR-y i główne te cele trzyletnie, no w dużej mierze wymyślam ja z moim współpracownikiem Kamilem z działu marketingu. Siedzimy razem, mamy podobny sposób myślenia, interesują nas startupy ze Stanów Zjednoczonych, stamtąd czerpiemy swoją inspirację, dużo czytamy, na podobnym poziomie abstrakcji operujemy, więc my pewne cele wyznaczamy, dlatego że nie każdy chce to robić, nie każdy ma wiedzę, nie każdy czuje po prostu tego bluesa takich tych marzeń, a później już każdy dział sam się do tego dopasowuje. Więc OKR tutaj u nas dosyć mocno i generalnie tego, czego nie możemy policzyć, to nas mnie też cisnął tam Jerzy Stawicki, który nam to pomagał wdrożyć, że wszystko musi mieć liczbę. I wszystko możemy powiedzieć, czy zdobyliśmy ten cel, czy nie zdobyliśmy tego celu. I to powiem wam, naprawdę fajnie funkcjonuje, szczególnie teraz po tym podsumowaniu kwartału. To jest takie szybkie pytanie od Dominiki z Łodzi, czy te letnie cele to są cele, czy bardziej wizja? Łamane, to są bardziej wizja. To jest bardziej wizja, bo tam naprawdę tak one są momentami takie trochę abstrakcyjne, szalone, ale powiem wam. Ja bym 5 lat temu nie pomyślał, że my będziemy w tym miejscu. Nie pozwoliłbym sobie na takie marzenia, tak? W którym jesteśmy i osiągamy choćby nawet takie wyniki finansowe, mamy tak duży zespół. Więc powiem wam, z każdym rokiem jestem osobiście coraz bardziej odważny właśnie w takim stawianiu sobie takich bardzo szalonych celów, bo czasami dziwne rzeczy się dzieją w pozytywnym tego słowa znaczeniu. O. Czy osiągnięcie celu przez pracownika ma wpływ na poziom jego wynagrodzenia, czy wzrost wynagrodzenia jest raczej efektem zwiększonej odpowiedzialności? To jest ze sobą powiązane. My w tej chwili pracowaliśmy nad tym, jak powiązać jeszcze poziom zysku firmy z poziomem, żeby ludzie mogli uczestniczyć w zysku firmy i to miało się zadziać w marcu, miało być wypracowane. Niestety no, koronawirus trochę pokrzyżował te plany i mam nadzieję, że w tym kwartale to wypracujemy, bo to pensje i zysk i prowizje to są bardzo delikatne sprawy. I trzeba się zastanowić, czy udział w zysku ma mieć osoba, która dołączyła do firmy, która pracuje rok, czy pracuje 2 lata, a jeżeli pracuje rok, no to czy to chodzi o pełen rok kalendarzowy i tak dalej, i tak dalej. I ja tu jestem zdania, że na te kwestie trzeba poświęcić więcej czasu, bo tym można dużo po prostu zrobić złego. Dziewczyny nad tym pracują, bo to element całości tego, co wcześniej wam pokazywałem. Bo ja jak najbardziej nie uważam, znaczy ja uważam, że nie siedziałbym tutaj z wami, gdybym nie miał tak fantastycznego zespołu, więc brutalnie mówiąc, jak psu Buda, jak psu Micha, tak, też należy im się udział w zysku, tak. Oczywiście ja biorę dużo większe ryzyko, więc to też musi być uwzględnione. I od razu to jest 5. pytanie, jak działa u ciebie zespół sprzedażowy? My
My mamy, handlowcy mają podstawę stosunkowo niską i mają prowizję. I tak jak się zastanawiałem, może do tego, bo na przykład w Marko, bo to też jak byliśmy kilka lat temu w Marko, w Gliwicach, tam zespół handlowy prawie nie ma prowizji, tam chyba tylko ma udział w zyskach. Nie wiem, czy u nas w firmie, w tej branży, gdzie my mamy bardzo dużą rotację klientów, w sensie to nie jest tak, że jest, nie wiem, handlowiec pozyskuje czterech klientów w ciągu roku, tylko on ich pozyskuje czterech w ciągu tygodnia, bylibyśmy w stanie to wdrożyć. Mnie zależałoby, żeby jednak tak było, no ale tak na dobrą sprawę handlowcy są grupą, która najwięcej w firmie zarabia, zdecydowanie więcej, więcej ode mnie. Całkiem dobrze to wszystko funkcjonuje, bo każdy na tym skorzysta, więc cały czas nad tym pracujemy, żeby tu jakoś, tak jak chcieliśmy, czy rząd polski chciał wyprostować tą epidemię, tak, żeby to wszystko takie było niepikowe, mi też na tym zależy, żeby każdy mógł bardziej z tego skorzystać, natomiast no, handlowcy jest grupą, która dzisiaj jest najbardziej narażona i ta ich praca jest no, bardzo stresująca. Jeżeli ktoś nie pracował w handlu, to mu może być to trudno zrozumieć. Ja pracowałem w handlu, wiem, ile to jest stresu, to są trudne rozmowy, trudne telefony, to jest dużo większe ciśnienie. Stąd też Lewandowski w Bayernie Monachium zarabia najwięcej, pomimo że sam by nie strzelił bramki, gdyby nie miał dobrych 10 zawodników i o tym też mówię. Okej, okay. Jak skutecznie szukać pracowników do firmy chcącej iść drogą firmy turkusowej? 20% czasu poświęcam właśnie na tego typu rozmowy, tego typu działania, promowania tego, tej formy zarządzania, więc myślę, że w ten sposób można to promować. Piszę, dzielę się swoją wiedzą, naszą historią, naszymi przykładami. Tak jak mówię, na razie to całkiem fajnie się dzieje, nie mamy jakichś większych fuck-upów, więc też się tym nie mogę specjalnie pochwalić, więc trochę jak z tym trawnikiem, wiecie, to jest tak, że jak mieć piękny trawnik, no wystarczy go regularnie kosić przez 100 lat i trochę jest z tą firmą, po prostu trzeba to zacząć wdrażać i dać sobie czas, żeby ta kultura się zakorzeniła i żeby nici się i wieści na ten temat rozeszły, bo widzę w Kaliszu, to jest 100-tysięczne miasto, one powoli się rozchodzą, aczkolwiek też trzeba powiedzieć, wiele osób nie wie, co to jest ten turkus i przychodząc do nas, co to jest to samo zarządzanie. My w ramach onboardingu jest takie spotkanie ze mną, bo u nas na ścianie wiszą nasze zasady, one są też dostępne na naszej stronie w zakładce wartości i mówię, jaki jest nasz sposób myślenia, jaka jest idea, co my chcemy robić, co my chcemy osiągnąć, więc zdarzają się zapytania, właśnie, że chcę w takiej firmie pracować, ale myślę, że dzisiaj to jest zdecydowanie mniejszość, ale myślę, że za 5 lat to też będzie zupełnie inaczej wyglądało. Czy turkus w czystej postaci, czy zlokalizowany do polskiej rzeczywistości? Nie wiem, co to jest polska rzeczywistość. Rozumiem, że tu chodzi o zaufanie. W Polsce mamy problem zaufania i też się nad tym zastanawiam, z czego to wynika, z tego, że mieliśmy 50 lat PRL, zabory i gdzieś tam musieliśmy kombinować, czy może to po prostu gdzieś tam wynika z naszej jakiejś, nie wiem, innej mentalności, bo w Polsce jest problem w dwie strony, tak, z zaufaniem, tak zwany prywaciarz. Tak, bardzo brzydkie określenie przedsiębiorcy. Prywaciarz nie ufa pracownikowi, a pracownik myśli, jak go tutaj oszwabić, jak udawać robotę, tak? No ale czy to się wyeliminuje? Ja wiem, że łatwiej pracuje się z zaufaniem i myślę, że to też się trochę zmienia, ale ja nie wiem, co to trzeba było określić sobie, co to jest ten turkus w czystej postaci, tak? Jak widzicie, u nas to funkcjonuje i my, bo to jest to jest bardzo też istotne. My nie dążymy do tego, żeby być firmą jak najbardziej turkusową, tak?
My chcemy wykorzystać jak najwięcej narzędzi z szeroko pojętej dziedziny samozarządzania, czyli zwinności, komunikacji, asertywności, żeby osiągać lepsze efekty, lepsze wyniki, żeby rozwijać firmę, tak? Bo po tym spotkaniu napisałem do na zespołu maila, że chciałbym, żeby wybrzmiała jeszcze jedna rzecz, że to, co my robimy, to my zazieleniamy Polskę, budujemy przyjazną Polskę, jeżeli chodzi o ekologiczne źródła energii, za co nam podziękują nasi prawnukowie, nasi wnukowie, że dbamy o to, ale to także na etapie takim nawet firmowym, żeby była ta segregacja śmieci, żeby nie tworzyć śmieci, żeby edukować w tym zakresie. Nawet był taki moment, że kupowaliśmy pudełka śniadaniowe dla każdej osoby, która tutaj przyjdzie, żeby nie robić foliówek, tak? I to gdzieś tam zostaje z tyłu głowy, powiem wam, z tymi pudełkami śniadaniowymi, to jest mega problem, bo najczęściej są takie malutkie i tam jeszcze taka napka nie chce się zmieścić, bo tam przetestowaliśmy kilkadziesiąt, tak? I nie mamy takiego idealnego, tak? Więc jakby tutaj to wchodzi w każdym elemencie. Jak poradzić sobie z COVID-19? No, słuchajcie, to nie do mnie pytanie. Tutaj Łukasz napisał WUKA, duża dynamika na świecie teraz, czyli WUKA to jest zmienność, tak? O czego to jest? Zmienność, nieprzewidywalność, generalnie wszystko to, co po upadku Związku Radzieckiego. I przykład tego biura, tak? 5 lat temu płaciliśmy, dzisiaj płacimy 15 razy więcej za biuro i magazyn niż gdy zakładaliśmy tą firmę i była obawa o to, kurczę, przeprowadzamy się, znowu nam wzrosną koszty o blisko 40%. Co tu robić? Bo to jakby ta decyzja zapadła w styczniu, pod koniec stycznia podpisałem umowę, w lutym zaczął się pojawiać ten kryzys, odwołaliśmy już na początku lutego naszą imprezę urodzinową, ale doszliśmy do wniosku, że nie ma się co zastanawiać, co będzie we wrześniu, czy wróci pandemia, czy nie wróci, jak to będzie wyglądało, patrzymy na to, co będzie jutro. Jakby to chyba trzeba uwzględnić. Teraz jak w poniedziałek się spotkali, we wtorek się spotkaliśmy, to ja zebrałem raporty, jak między innymi McKinsey, co się na świecie może zmienić i jak musimy się do tego dopasować, czyli właśnie telepraca, telekontakt, sprzedaż fotowoltaiki przez internet bez kontaktu, informowanie klientów o bezpieczeństwie i o kwestiach zdrowotnych, jak my o to dbamy w firmie, że nasi pracownicy, wykonawcy mają maseczki, mają rękawiczki, dezynfekcję itd., itd. Więc ja myślę, że o to w tym wszystkim chodzi, czyli dopasować się do tej istniejącej sytuacji. Nie mamy firmy, która ma miliard obrotu, 200 tysięcy pracowników i nie budujemy scenariuszy A, B, C, bo nie mamy na to czasu i chyba nie byłoby, nie ma na to, nie ma takiej potrzeby, tak na dobrą sprawę. Jakie są czynniki krytyczne tego, czy samo zarządzanie doprowadzi do sukcesu, czy bankructwa? Ja myślę, że w punkcie pierwszym na to odpowiedziałem, czyli to jest jakby cały wachlarz elementów, które wpływają na w ogóle na sukces czy bankructwo firmy. Ja tylko wiem, że oddając ludziom, czy ufając ludziom, oczywiście, po prostu mi się przyjemniej pracuje, bo tak jak w tej chwili tutaj siedzimy od godziny, to ja nie mam potrzeby i nikt nie potrzebuje mnie do czegoś, tak? I to jest fajne, bo to bardzo często się pojawia pytanie, które jeszcze się nie pojawiło, a co jak ktoś nas oszuka? Czytałem kiedyś tak. Coś przerwało. Się żeni ponownie, uważa, że już się nie rozwiedzie na pewno, tak? Chodzi mi o to, że no nie mamy na to wpływu, no pewnie się trafi osoba, która nas oszuka, ale to jest tak jak zakochiwanie się, pomimo, że wiemy, że ktoś nam może złamać serce, to i tak się zakochujemy, po prostu no bierzemy to w ramę ryzyka i tyle, tak? Więc ja też zawsze powtarzam, że tutaj właśnie tą największą walutą i też taka jest zresztą książka o zaufaniu jako największa waluta Michała Szafrańskiego, to jest właśnie zaufanie, bo tutaj złamać je można tylko raz.
Czyli i w tym momencie już dana osoba no nie ma tej swojej waluty i by musiała odejść, a moją zadaniem jest to, żeby stworzyć takie miejsce pracy. Stąd jakby dbamy o takie kwestie nie tylko miękkie, ale także twarde, czyli wygodne fotele, duże ekrany, duże biurka. W tej chwili pojawił się pomysł, żeby ludziom kupić książki. No nie wiem, jak u was, ale u mnie przerwało Maćka. Bo to... Czy wysłyszycie dobrze teraz Maćka i mnie? To mam wrażenie, że to nie coś jest zależne. Tak, chyba małe trudności techniczne. Poczekajmy chwilę i myślę, że zobaczymy. A ja w międzyczasie też pytania, które przysłaliście, też tutaj zaraz dodam ten temat. Nie, super, to jest super, Maćka. Ale już chyba mamy wysłanie. Okay. Jest. Ma być. Tak, zmienię kamerę. No to to takie problemy techniczne po prostu. Myślę, że o 10 wzmaga się ruch internetowy. No dobrze, no czekamy. Chwilka i czekamy na Maćka. Tak to jest z internetem teraz. Powiem wam, że ostatnio po prostu nawet Zoom potrafi wywalić, więc i platformę webinarową. Też słyszałem, że niektórzy prowajderzy internetu ostatnio mieli ogólnopolską awarię, więc tak bywa. Przetrwało. O, już jest. Siadanie o 5:00? Jest. A przyjdziesz? Halo, widać mnie? Widać cię, widać cię. No to dobrze. Coś tutaj. Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że bo to też nie o godzinie, ja nie wiem, czy mnie słychać, czy będę musiał się mikrofon zmienić. Na razie cię słychać. Jest okej, okay, dobra, no tak, jest okej. Okay. To też nie jest tak, że wszyscy, ja też czego nie oczekuję, że jest idea fix, jest tylko jedna brewa, kochamy brewę i tylko i wyłącznie brewa, czyli nie ma czegoś takiego w firmie, że wiecie, żyję tylko tym. Ja wręcz przeciwnie, chciałbym, bo tak jak wcześniej wspomniałem, jestem sportowcem, tak powiedzmy, tam 4-5 razy w tygodniu coś tam robię i wiem, że nie ma rozwoju bez regeneracji, tak? Czyli musi być ten słynny life balance zachowany, ludzie muszą sobie odpocząć, muszą zakończyć. To jest dla mnie trudne, bo ja cały czas gdzieś tam w głowie mam pracę i chcę nad tym właśnie pracować, ale jak nie ma regeneracji, to nie ma postępu, nie ma rozwoju. Pytanie, jakie podejmowane są decyzje, to było. 11. Czy przejście na turkus ma wymiar na pozytywne przełożenie na wyniki finansowe firmy? No tak jak wspomniałem na początku, to my od samego początku gdzieś z tymi elementami byliśmy powiązani, więc odpowiadam, że tak, ale trzeba by było zapytać firmy, które gdzieś z tego tradycyjnego zarządzania przeszły na takie bardziej miękkie. Budowa zaangażowania. Jakie narzędzia, pomysły? Sprawstwo. Sprawstwo i motywacja. I o tym też można by osobny cały cykl spotkań zrobić. Okej. Okay. Wtedy internet pusty. Jeszcze są pytania z czatu. O, dobra. Ja już umieszczę. Dobra. Widzisz je? Tak, tak, tak. No to super. O. To też było ciekawe doświadczenie, jeżeli chodzi o pierwsze. Czy jesteśmy w stanie przebranżowić się? Słuchajcie, zastanawialiśmy się, czy chcemy się przebranżowić. Ja uważam, że my jesteśmy w stanie z takim zespołem nawet prowadzić sklep spożywczy czy jakiś supermarket. I więc myślę, że tak.
Nawet były takie pomysły, możemy zająć się windykacją, bo takie się pytanie, to Simon Sinek, zaczynaj od dlaczego, kiedyś zostało mu zadane pytanie przez przedstawicieli wyspy Aruba, która straciła 90% swoich przychodów w okresie koronawirusa, co my mamy zrobić? On powiedział, to się zastanówcie, co by było i z czego żyłaby wyspa Aruba, gdyby turystyka nie istniała, tak? My takie pytanie sobie zadaliśmy, co by było, gdyby fotowoltaika nie istniała, tak? I są pewne przestrzenie i się zastanawialiśmy, czy wejść w klimatyzatory, bo to też jest rynek, ale uznaliśmy, że nasza branża nie ma potrzeby, żeby się tak przebranżowić. Trzeba po prostu pewne rzeczy pozmieniać w działaniu, w marketingu, w takich tutaj pewnym codziennym działaniu, niż totalnie 180, tak jak, nie wiem, firma, która zajmowała się transportem bogatych osób, zajmuje się teraz rozłożeniem paczek, tak? To jest fajne. Kto u Państwa podejmuje decyzję o zwolnieniu pracowników i kto realizuje ten proces? Nie było do tej pory takiej sytuacji. Powiem Wam, nikogo do tej pory nie zwolniliśmy. Jedna osoba odeszła przez te 5 lat. Czy przeprowadziłeś ankietę wśród pracowników na temat Twojego ego? Tak, przeprowadziłem ją 2 lata temu, już jest chyba nieaktualna, chciałbym wrócić do niej ponownie. W sumie nie zabrakło mi czasu, żeby opublikować artykuł na ten temat. Teraz jest nas 2 razy więcej, więc wyniki będą, myślę, zdecydowanie ciekawsze. Na ile wzrost jest spowodowany nową filozofią? To jest połączone. No bo my nie mieliśmy nowej filozofii pracy. My po prostu mogliśmy się do tego rynku dostosować, tak? No bo jeżeli rynek nie rośnie, no to z pustego i Salomon nie naleje. Po prostu łatwiej było się dopasować do takiej dynamiki rynku, tak? Każdy pracował nie na 100, tylko na 120 czy na 130%. To było naprawdę budujące, ale też takie dla mnie deprymujące, bo jak nie mogliśmy gdzieś tam ludzi znaleźć, bo dziewczyny z administracji przychodziły nawet na 6 rano do pracy, żeby wszystko ogarnąć, tak? A ja tak nie chcę, żeby ludzie pracowali po 12 godzin z wielu powodów, po prostu ze zwykłego człowieczeństwa, a po drugie, no, z punktu widzenia takiego długoterminowego, to jest czysta droga do wypalenia i straty dobrego człowieka. Na ile wzrost wynika z turkusa, a na ile dobrego wyboru? Mikołaj, my nie wybraliśmy branży rok temu, tak jak pewnie znaczna większość firm, tylko wybraliśmy ją 5 lat temu, kiedy pierwszą sprzedaż zaliczyliśmy po 4 miesiącach. Po prostu ja wierzyłem w tą branżę i tyle. Więc to nie jest, że udało nam się. Jeżeli chcecie pooglądać sobie film, to Jacka Walczyńskiego, polecam Wam TEDxa właśnie, że. Ale on tam opowiada, jak to sąsiedzi sobie, ale jemu to się puknęło, jak on trafił w branżę, no to pole, tak? Nie, my po prostu w to wierzymy. Super. Czy są jeszcze jakieś pytania na ten moment? Czy przechodzimy dalej do network? Wiesz co, ja bym jeszcze miał, dokończył, chciał prezentację. Aha, no kurczę, nie zauważyłem. Wiesz co? Tak, wrzuciłem Wam, bo wczoraj wybrałem, jakie odpowiedzi przyszły do tych 4 pytań, które na początku zadałem. To są wybrane, tak? I zachęcam Was, żebyście te pytania, ja je przeczytam raz jeszcze. Tu sobie na drugim ekranie otwieram. Czego najbardziej obawiasz się w sytuacji, w jakiej się znajdujemy? Czego oczekujesz ode mnie jako lidera do spraw rozwoju? Wiedząc, jaką trzecie pytanie, jaką sytuację mamy jako zespół, co proponujesz, aby zwiększyć naszą szansę na odnalezienie się w tej sytuacji i czwarte, co możesz dać od siebie, z czego inni mogą skorzystać. I to taka ciekawostka dla Was jako osób, które gdzieś też zarządzają firmami. Znacie, jakie reakcje, tak? Bo tu kilka wybrałem, bo powiedziałem, że ten czas już będzie nam się kończył. Świetny pomysł. Dzięki temu usiadłam, żeby wnikliwie to wszystko przemyśleć. Nie było paniki, był spokój. Nie było to dla mnie łatwe, ale tu przejąłem stery. W tym kontekście, że na przykład tak jak poniedziałkowe spotkanie prowadził ktoś inny, tak te, bo codziennie o 8:15 przez cały marzec, przez cały kwiecień się widywaliśmy na hangoucie
i ja prowadziłem te spotkania, żeby one trwały 10-15 minut, żeby się nie rozlekały. Ale z tych maili wynikało, że ludzie potrzebowali osoby, która zapewni im spokój i stabilizację, że jest kapitan na statku, tak? I bardzo dla nich było ważne to, że te podwyżki, bo przecież to się wszystko działo gdzieś tam na przełomie, że zostały utrzymane, tak? Że nie zrobiliśmy jakichś gwałtownych zmian, że tą energię, mówiłem, damy radę. Słuchajcie, mamy oszczędności, damy radę, na razie telefon dzwoni, codziennie była właśnie rozmowa na temat, słuchaj, to ile Sylwia wczoraj klientów do nas zadzwoniło? Tyle i tyle. Aha, a handlowcy, no a tu jestem na spotkaniu, widać, że się coś dzieje, to ludzi uspokajało. To jest, myślę, ważne, że, bo tak jak jestem żonaty od 13 lat, a znam się z moją żoną od 2003 roku, i generalnie po 3 miesiącach znajomości pojechaliśmy do Chorwacji, gdzie nas na nic nie było stać. Jeździliśmy autostopem, pierwszy ciepły posiłek zjedliśmy po 3 dniach. Niestety studenckie czasy, ale to myślę, że nas scaliło. I tak sądzę, że ta sytuacja scali nas jako zespół, pokaże, że możemy na siebie liczyć. Pomimo, że każdy pracował gdzie indziej, bo na początku biuro było zamknięte, teraz to trochę to już się zmieniło, to było poczucie, że gramy do jednej bramki. To było fajne i myślę, że zespół był sam z siebie zadowolony. I tutaj dla niektórych właśnie ten mail, bo na końcu pisali, że kurde, w końcu nie. Po napisaniu tego maila uświadamiam sobie, że dajemy radę, że nie jest tak źle. Spokój. Spokój, spokój. Widzicie, cały czas pojawia się, lider musi zachować spokój. O. Pisząc to właśnie sobie uświadamiam, że wszystko działa, jak działało i działać powinno. Jedynie, co mi nie pasuje, to otoczenie. Domowe, nie biurowe. Brakuje ludziom po prostu, żeby spotkać się na kawie, na śniadaniu, pośmiać się, pożartować, jednak no, tego brakuje. Na końcu taki ładny cytacik. Dźwigiem przemiany świata jest przemiana samego siebie. I to jest już ostatni mój slajd. Zapraszam do kontaktu. Dzielę się swoją wiedzą na stronie Maciej Borowiak, na LinkedInie, na Facebooku. A brewa.pl to jest nasz adres firmowy. 26, że to idealnie, Łukasz, co? No, powiem, że idealnie. Jeszcze jakieś jeszcze są pytania? Na koniec to zapraszam, za chwilkę będzie takie narzędzie zaprezentowane, bardzo świeże, dosłownie to jest startup, który w tym momencie dla nas szczególnie zrobił taką prezentację, że będziemy mogli użyć tego narzędzia do networkingu, czyli tak jakbyśmy fizycznie poszli na salę, są stoliki, dosiadamy się gdzie chcemy z Maćkiem porozmawiać, czy z kimś z Kalisza na przykład, dosiadamy się i rozmawiamy w formie wideo, także za chwilę sobie to zobaczymy, a jeszcze pytanie, czy jeszcze macie jakieś pytania do Maćka? Też tam piszę. Bo za chwilkę możecie z Maćkiem porozmawiać na jeden, czy po prostu przy stoliku wirtualnym. A zaraz do nas dołączy Konrad ze startupu. Ale to ciekawe, Łukasz, bo widzę, że sporo osób jest z Wrocławia, prawda? Pomimo. Nie? Tak. To prawda. Pomimo, że mamy ogólnopolskie, to jednak przywiązanie, że to jest jednak turkusowy Wrocław. My też kilka spotkań organizowaliśmy turkusowych, nawet też próbowaliśmy popołudnie, bo nie każdemu. Myślę, ta forma tych, żeby też online'owo to się wszystko działo, to mogłoby zostać na przyszłość, bo nie każdy może wziąć sobie pół dnia urlopów, bo jak pracuje na etat, to by tak mówił, albo cały dzień urlopu, tylko gdzieś tam wrzucić kamerę i niech to się też dzieje, tym bardziej w tej chwili większość z nas się wyposażyła w te dobre kamerki. To ma swoją specyfikę, natomiast też nie wszyscy do tego przywykli, no to jest kwestia specyfiki, ale myślę, że jedna i druga forma może równolegle iść, będzie fajna wartość. Zaraz do nas Konrad się powinien dołączyć i nam powie, jak to narzędzie wygląda. Ja już dam linka generalnie, żebyście mogli zobaczyć i się w sumie zalogować. Także to jest nasza przestrzeń do tych stolików wirtualnych. Kliknąłeś tego linka? Okej. Okay. Tak, już dałem na czacie dla wszystkich, także spokojnie można się dołączać, aczkolwiek myślę, że jeszcze się wstrzymamy na prezentację. Cześć. Cześć.
Cześć Marek. Cześć wszystkim. Dzięki za moderowanie i Maćku, dzięki za bardzo ciekawą prezentację. Bardzo mi się spodobało, co powiedziałeś pod koniec o tym, że wszystkim brakuje spotkań takich spokojnych w pracy. No i to był jeden z naszych właśnie pierwszych use case'ów, o których myśleliśmy, żeby... Konrad, wyłącz pokój, stary pokój wyłącz, bo jest echo. Mamy to? Echo. Słychać echo. Stara sesja. Dobrze, to wiecie co, to może po prostu dołączmy do tego linka i tam kontynuujmy i tak będzie najlepiej. Maćku, jesteś w stanie też dołączyć do tego drugiego pokoju? Z linka? O, Maćka chyba wysypało. Dobrze, wiecie co, po prostu wejdźcie do tego linka, ja jeszcze go wkleję jeszcze raz i tam się widzimy dla wszystkich chętnych. Także jeszcze raz wszystkim dziękuję. Widzimy się za miesiąc w tej formie z nowym delegentem. Będzie też bardzo fajnie. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Trzymajcie się. Na razie.